Witajcie, drodzy traderzy. Piękny, słoneczny dzionek. Wakacje w pełni, prawie że. No, w gimbazie brakuje jeszcze parę dni i też już będą mieli wolne. Mam nadzieję, że my, jak zwykle zapracowani, będziemy siedzieć i gapić się w kreski. Oby tylko z pozytywnym skutkiem. No cóż, dzisiaj jak zwykle przejedziemy się po świeczkach krótko, a na koniec pokażę Wam fajny skrypt, który za nas wszystko będzie liczył. Jak zwykle skrypt, cała paczka będzie do pobrania na moim blogu pod filmem oczywiście. No to jedziemy. Euro na dobry początek. Ostatnio byliśmy 10 świeczek wcześniej, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, byliśmy praktycznie w tym samym miejscu co dwa tygodnie temu, więc szału nie ma. No ale ten fajny ruch po danych i po informacji na temat ujemnych stóp procentowych, no szaleństwo, szaleństwo, jeszcze raz szaleństwo, góra dół, góra dół, to przypominało jakąś, no, w zasadzie nie wiem jak to nazwać, no po prostu miazga, no masakra, nikt nie wiedział, w którą stronę i co robić. I to samo wczoraj, jak wczoraj zobaczyłem dane na Paylosach, to po prostu no, pusty śmiech mnie ogarnął. Przecież to jakaś parodia jest tego, co kiedyś było. No ale trudno, no takie mamy czasy, jak mówi pani Gronkiewicz, taki mamy klimat, no. Więc być może, co niektórzy z nas, a znam takich kolegów, mam takich, którzy postanawiają sobie powoli odpuszczać Forex, przenosić się na indeksy czy gdziekolwiek. No ale cóż, miętkim nie trzeba być, jak mówi przysłowie, i dawać sobie jakoś radę. Więc cóż z Edkiem? No, w związku z tym, co tam nagadali, no, ja przewiduję tutaj dalsze osłabienie euro w stosunku do dolara, więc całkiem prawdopodobne, że tutaj jeszcze jakieś pierdnięcie, a później poleci, ale zanim zacznę to rysować, zobaczmy jeszcze krótko na weekly, a tak, w szerokim spojrzeniu. Więc z wielkimi bólami tutaj się wspinał, no i później double top, że tak powiem, no może taki niezbyt precyzyjny. No i jazda, testowanie ostatniej strefy popytu. Tutaj na dole rozwlekę to trochę, żebyśmy lepiej widzieli, o czym mówimy. A właśnie o to miejsce mi chodziło. No może brak mu trochę precyzji, no ale jest. Więc jakiego tutaj scenariusza można by się spodziewać? Spróbujemy tu coś po was grać. Więc niedobry scenariusz to byłby taki. Prawda? Więc nie oczekiwałbym takiego. Dobry scenariusz to byłby scenariusz taki. Tak? Oczywiście w bardzo, bardzo długim terminie. Jak będzie, zobaczymy. I co, mamy jakąś tam czarną, taką dosyć grubaśną, wypasioną szpulkę. Poobserwujemy, co będzie w poniedziałek. Ja też będę się zasadzał na kilka innych par, ale wybieram takie, które w tytule nie mają euro i dolara, więc może takie troszeczkę mniej grane, ale które może są bardziej techniczne do gry. Kabelek, mój drogi, oczywiście rzut oka na wykres tygodniowy, może nawet na miesięczny, żeśmy zobaczyli, gdzie ten kabel się znajduje, więc te dwa punkty tutaj, to jest poziom 1,7, czyli ten tu po lewej, ten tutaj i tu zabrakło ciut. Jeżeli te... W zasadzie gdybyśmy nawet rozciągnęli to trochę w lewo, tak, to pokryje nam się tu z tymi szczytami, więc jeżeli kabel zbierze na tyle sił,
żeby przebić ten poziom, a ja wierzę, no to sky is the limit, tak? Później będziemy myśleć, co dalej, jak, w jaki sposób będziemy się tutaj poruszać. Myślę, że no nie będzie to takie proste oczywiście, jeszcze tutaj napotkamy pewnie jakieś tam korekty po drodze, mniejsze i większe. Pamiętajcie, że to wykres miesięczny, tak? Niech kij muchał. Czyli miesięczna świeczka się tutaj zakończyła, no jeszcze się nie zakończyła, bo praktycznie mamy początek, ale patrzmy na miesięczną świeczkę majową, czyli taka prospadkowa z knotami po obydwu stronach, praktycznie no ten ruch do góry osłabł. No zobaczymy, jaka będzie ta. Prawo serii jak zadziała, no, mamy dwie białe, czarna, dwie białe, czarna, no i później biała, czarna, biała, czarna, no i ta, miejmy nadzieję, do końca czerwca, że tutaj połamiemy ten opór. A w sumie może nie jakiś opór, ale powiedzmy jakiś tam punkt, w którym no 280 pipsów, wcale nie tak dużo, punkt, w którym się poważą dalsze losy, oczywiście techniczne. A wykres tygodniowy, no mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich świeczek lekko prospadkowych, jakby to powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że to jest tylko korekta po wybiciu się do tego miejsca. Zaraz zobaczymy, z którego ono się wzięło na wykresie daily. Teraz muszę to rozwiązać z powrotem. O, właśnie. No tak troszeczkę staraliśmy się połączyć tutaj ten szczyt, później po jego przybiciu była korekta i później znowu dojście, więc tutaj wybudował nam się jakieś tam wsparcie i jeszcze jeden test. No i zobaczymy, jeżeli w poniedziałek będzie kontynuacja spadków, to tutaj będę oczekiwał na pozycje długie, chociaż 100 pipsów, ja wiem, no może coś na małym interwale dałoby się tu podrzeźbić. W każdym bądź razie, jeżeli to od razu nie wybuduje nam się tutaj biały engulf, tak, no to możemy zobaczyć jeszcze raz powrót do poziomu w granicach 1,65-1,67 mniej więcej, w takich granicach. To by było tyle, jeżeli chodzi o Edzia. Euro-jen. No cóż, euro, jeżeli euro ma się osłabiać, a jen też wcale dobrze nie wygląda na naszym wykresie daily, prawda, jest prospadkowo, ale gdy spojrzymy nawet na ten stosunek siły tych par na wykresie tygodniowym, czyli taka siła w dłuższym terminie, no to zauważymy, że w dłuższym terminie, czyli na wykresach tygodniowych, jen jest słaby. No i euro tak samo na wykresach tygodniowych jest dosyć słabe, schodzi już tu po ten poziom minus 0,2. Wobec tego obydwie waluty nie są zbyt ciekawe, a dlatego na eurojenach, no jak widzicie tutaj tą konsolę taką jakby, która miała nam kilka miesięcy, a przebiliśmy ją i wracamy do niej od spodu, więc scenariusze również mogą być dwa, w zależności jak się zmieni układ sił między euro a między jenem. Więc albo tak pierwsza wersja, albo od razu tak druga wersja. Będziemy czekać na jakiś sygnał. Póki co no, jest fajny pin, w zasadzie dwa piny na wykresie daily, z tym, że no, jesteśmy przed oporem, tak? Czyli te piny trzeba potraktować, no póki co, jeżeli byśmy chcieli tutaj tą pozycję długą sobie rozgrywać, to gdzieś trzeba by było, no zobaczmy, jaki długi ten pin bar jest, 70 pips mniej więcej, a tu 180, no od biedy, jeżeli ten ruch będzie kontynuowany, to można by tu najpierw malutką pozycją zaryzykować, a później ewentualnie w połowie drogi, jeżeli będzie ładna biała świeca, dołożyć tutaj jeszcze raz i czekać na tą linię trendu, ewentualnie w bardziej optymistycznej wersji, powiedzmy tutaj na ten opór w granicach 142,20, nie więcej. Euro-Kanada, którą wprowadziłem do obserwacji na ostatnim espresso,
zobaczmy to, żeby zobaczyć w ogóle trend i całą historię tej pary, no to zawsze grubo trzeba zacząć, nawet zobaczyć od wykresów monthly, tak, czyli miesięcznych. Zobaczmy, że tutaj przez no, kilka ładnych miesięcy, nie będę teraz liczył, ale to prawie rok czasu, same białe świeczki, no i czas na korektę. Zobaczymy, jaka ta korekta jest. Póki co mamy inside bar na wykresach miesięcznych. Cena jest w połowie mniej więcej między ostatnim szczytem i dołkiem. Żeby się o tym przekonać, można podciągnąć sobie FIBO, czyli leżymy na jakichś 50%. No, trzeba by... Więc jeżeli powtórzy się historia z euro, czyli będzie się osłabiało, a kanadyjska waluta w tej chwili jest dosyć mocna, no to kierunek będzie przeciwny do tego, jaki w tej chwili obserwujemy. Ach, jeszcze rzut o Canadaily, przepraszam bardzo. Więc korekta może dojść do tej czerwonej linii. To jest fajny jakiś tam psychologiczny poziom, czy psychiczny, tak, 1,5, czyli 1,5 Kanadyjczyka za 1 euro. I mogłoby to wyglądać mniej więcej w ten sposób, tak, dojście i etc. Ale no, nie cierpię, jak wiecie, bawić się w jakieś tam wróżby. Po prostu jeżeli tutaj stąd nastąpi zawrotka, jestem skłonny grać pozycje krótkie na tej parze, na osłabienie się oczywiście euro. Czekaj, bo tutaj mówię do was, a tu się muszę bawić tym bzdetem do rysowania, który mnie rozprasza, denerwująca sprawa. A czekam, kiedy w końcu ktoś z autorów MetaTradera wpadnie na to, żeby do tych wszystkich narzędzi wprowadzić ołówek. Tak, taki zwykły do rysowania na ekranie. No jak na razie nikt na to nie wpadł. I jeżeli chcemy komuś coś porysować, jakiś tam ten, to trzeba się bawić w proste linie, później jakieś tam nawet porządnej strzałki z kreską nie da się narysować. No ale cóż, taka ułomność na tej platformy, ale do grania w zupełności nie, to nie jest potrzebne. A spełnia swoje zadanie znakomicie. Nie jest przeładowane jakimiś pierdołami, gwizdkami, które mogłyby nas rozpraszać. A, no i Euro Audi, jeszcze raz, może od weekly, tak? Głowa, ramiona, całkiem technicznie to wszystko im poszło, trwało to w cholerę czasu. Więc kolejna para z eurem z przodu, no jak widzimy, typowe osłabianie się euro na wszystkich crossach, więc jeżeli to będzie kontynuowane na wykresie daily, widzimy fajną reakcję na ten poziom tutaj, który był poziomem oporu, został przebity i teraz dopiero jest do niego dojście. Mały odskok, ale ja wierzę, że tutaj to zostanie połamane. Być może nie stanie się to na jednej sesji. Widzimy tutaj, że kilkakrotnie już próbowali przebić, ale jeżeli tak nastąpi, no to do kolejnego wsparcia, które jest na poziomie 1,41 dokładnie australijskich dolarów za euro. W każdym razie prospadkowo, nie chcę mi się za bardzo wierzyć w to, że oni jeszcze tutaj znajdą siłę, żeby się podciągnąć tak wysoko. Tutaj była pierwsza próba, spaliło na panewce, była druga próba podejścia wyżej, fajna okazja do szorcenia, test poziomu, no i zobaczymy, jeżeli jeszcze raz to przejdą ładną czarną świecą, to nabiorę większego optymizmu, a w zasadzie tak długoterminowo, no nie za długo, ale na te 400 pips taką pozycję bym sobie postawił, powiedzmy na tydzień, dwa, podobnie jak na na Eurocadzie. Tak, do Eurocada się przymierzałem i jeszcze do jakiejś tam pary, ale już nie pamiętam.
Dobra, Kanadyjczyk. W zasadzie nie mam prawie nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o tę parę. Na naszym, że tak powiem, siłowniku, tutaj ta niebieska, to jest euro, tak? My patrzymy na ust CAD, tak? Czyli czerwona to jest dolar, Kanadyjczyk to jest ta ciemnobrązowa, więc tutaj w tygodniowych odstępach widzimy, że Kanadyjczyk nabiera mocy, a póki co dolar jest neutralny, ale zobaczmy to w najbliższym terminie. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć kilku dni, to trzeba przejść na daily i tu widzimy, że Kanadyjczyk zaczyna się dosyć mocno osłabiać, euro, ten dolar też nie zaciekawie, więc tak jakby neutralnie ze wskazaniem na dolara, tak? Więc jeżeli ze wskazaniem na dolara, no to być może, gdzie ja mam tutaj prostokąciki, więc być może podejście tu i stąd kolejny test tego wsparcia na dole, który mamy teraz 1,08 i podejście do góry ewentualne, no niewiele, no 100 pipsów na wykresach daily, tydzień czasu mu to zajmuje, bardzo, bardzo króciutkie, bardzo mizerne te świeczki, także póki co ja sobie tą parę odpuszczam, ani wyraźnego trendu na niej nie widać, no jest prospektkowo, mamy te niższe dołki, niższe szczyty, ale szczerze mówiąc to jeszcze o niczym wielkim tam nie świadczy. Kiwi, mój drogi, polubiłem ostatnio tą parę, zrobiła nowe szczyty i zaczęła zaliczać nowe dołki, więc być może wpadniemy znowu w taką konsolidację, jaka była tutaj, tak, więc tu mieliśmy kilka miesięcy fajnej zabawy, góra-dół, no tu jest ciasno, tak, ale też być może coś takiego nastąpi. Póki co fajny pin na daily, ale jest krótko, tak, jest 90 pipsów, trzeba by stop postawić około 30, no może na krótkim interwale, powiedzmy gdzieś na H4, zagrać sobie dwie czarne spadkowe świece, złapać powiedzmy z niewielkim stopem kilkadziesiąt pips, taki powiedzmy scalping na wykresach H4, ewentualnie przyłożyć się na jakąś dłuższą jazdę, ale naprawdę no, nie jestem jej pewny, nic na to nie wskazuje, a wykres tygodniowy też taki ani w te, więc trudno to cokolwiek wywnioskować. Moim zdaniem na tej parze jeszcze w długim terminie bym nie zagrał, no jeżeli tak, oczywiście na każdej się da zagrać w dłuższym terminie, no ale wtedy musiał mieć bardzo wyraźne przesłanki na osłabienie się jednej pary w stosunku do drugiej, no lub cokolwiek, zdobycie jakiś odbicie się od jakiegoś bardzo, bardzo mocnego oporu, powiedzmy na wykresie miesięcznym, no tu trochę brakuje, prawda? No ale być może to już jest ten sygnał do spadków i tu jeszcze, no powiedzmy tak pod kątem 400 pipsów, jeżeli ten długoterminowy short miałby wypalić, to być może właśnie ta figura tutaj by wypaliła, czyli od tego miejsca to jest tygodniowy wykres kiwi, o, może by się spotkali z tym żółtym tutaj wsparciem, a i jednocześnie z tą linią trendu wzrostowego. Dobra, zostawię go na daily. No czyli, no co, pin jest, odbicie się od oporu, który został, czyli przebite wsparcie, które teraz jest oporem, retest, cena zamknięta pod, no i technicznie powinno to spadać. Audi popadł znowu w konsolkę. Zobaczmy tylko jeszcze króciutko, jak on tu wygląda na tych wykresach, więc rośnie w siłę Audi, a dolar zaczyna opadać, ale mimo to jest silniejszy od Audi w stosunku do innego koszyka par,
Więc, no i tu widzimy właśnie to podnoszenie głowy tutaj na dole. Więc takie, żeby zdecydowanie tutaj dać tej parze fory na longi, to musiałaby pokonać najpierw te poziomy tu. Zobaczymy, one się mniej więcej pokrywają, więc śmiało to pociągnę w lewo. Momencik. No, coś takiego, tak? Czyli dopiero stąd celowalibyśmy w 0,96, 0,97, jeżeli australijski dolar miałby aż tak bardzo się umocnić. No, póki co kolebanie się w konsolidacji mającej 160 pips. Zobaczmy jeszcze, czy jak to wygląda na wykresie monthly nawet, tak? Prospadkowo, tak? Na weekly tak samo. Więc spróbujemy gdzieś tutaj zagrać pozycję krótką, tak? Pierwszy target taki niewielki, do stu kilkunastu pipsów, i być może jeszcze niżej tutaj coś podleci. Wolałbym tego shorta zagrać tutaj z jakimś, pod jakimś fajnym pinem, tak jak tutaj jakaś tam fajna formacja, żeby się wybudowała, no ale w sumie to wszystko zależy od skali czasu, czy to będzie pin, na H4 nie będzie pina, na weekly też nie będzie pina, więc nie zwracajmy na to tak za bardzo uwagę, nie ma się co tych formacji takich tam świecowych czepiać, jeżeli chcemy pograć sobie coś na dłuższy termin. Lepiej po prostu respektować poziomy, tak? I z takich poziomów schodzić na niższe interwały, nawet na interwały godzinowe, i zobaczyć, czy no, pokażę Wam przykład, żeby nie być gołosłownym, jak wyglądały testy jakiegoś poziomu na wykresie H1, tak? To na przykład tutaj. No to wiadomo, że jak tu wyrysujemy sobie jakąś tam strefę popytu, i jeżeli cena nam zaczyna od tego się regularnie odbijać, no to tu się sadzi pozycje długie ze stopem kilkunastu pips, tak? A nie, powiedzmy, czekać na zamknięcie jakiejś tam białej świecy, która ma 100 pips, i później kozakować w połowie całego ruchu. To większego sensu nie ma. Także jeżeli macie taki fajny poziom, na którym świece daily się fajnie odbijały od niego, to na bardzo małym interwale nawet można tutaj pierwszy objaw jakiegoś momentu w górę i po prostu grać pozycję, nie bawić się, nie czekać tam jakieś zamykanie wielkich świec, tak? Szczególnie na tej parze, gdzie widać, że no, te formacje świecowe dupy rozbić, szczerze mówiąc, bo praktycznie no, jedna się sprawdziła, tak, a trzy kolejne się na przykład nie sprawdziły, tak? Szczególnie w takich układach, kiedy mamy zebrę czarno-białą, mamy pin czarny, pin biały, pin czarny, pin biały, i nic z tego w sumie nie wynika, tak? Dopiero jakiś tam, dopiero kierunek trendu, wsparcie i zagranie małą pozycją z malutkim stopem gdzieś na jakimś niskim interwale pozwoliło wybudować tutaj odpowiednią pozycję do tego miejsca. Dobra, się rozgadałem. Nie będę tutaj Was uczył grać, bo przecież jesteście już praktycznie zawodowcami. Przynajmniej większość z Was, ale każdy z ciekawości lubi posłuchać, co kto inny ma do powiedzenia, tak? A no, mało jest takich, że tak powiem, analiz. Też bym chętnie kogoś mądrego posłuchał, no ale w internecie tylko skalperzy pokazują, jak się robi 1000% w 2 dni, no a mnie takie klocki nie interesują. Jen, no w końcu może ten jen pokona ten opór tutaj, więc czekałaby nas taka jazda, jest jakaś tam 120-pipsowa. No zobaczymy czas, żeby jen wrócił do czasów świetności, które widać dopiero na wykresie miesięcznym. Zobaczcie, że kiedyś płaciło się 123 jeny. Czasy świetności mam na myśli jego słabość, tak? Pewnie i Japończycy też nie są zbyt zachwyceni takim stanem swojej waluty. Tutaj mamy wszystko już powybijane. Fajny trend wzrostowy, przynajmniej w tej skali. Na wykresie tygodniowym to samo, więc no,
chłopie, bierz się do roboty, my tutaj czekamy z longami. I ten opór po raz kolejny. Podobnie na kinie, pamiętacie, tylko troszeczkę w innym czasie, tak też już jak cena była tutaj pierwszy, drugi, już za trzeci raz long. Tu oczywiście śmiało też, tutaj też, tutaj też i tu, no tu można się było załapać na jakiś tam stop, ale każde dotknięcie tego żółtego pola na dole zgodnie z trendem wyższego interwału było fajną okazją do zarobienia na no, około 100 pipsów, powiedzmy, odliczając tam pozostałe koszty. Więc tu nie odważyłbym się shortić póki co, no myślę, że w końcu dolar tą swoją siłę pokaże i polecimy wyżej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką krótką przebieżkę po tych świecach. W zasadzie no trudno to było cokolwiek wyrokować, ponieważ przez ostatnie 10 dni no niewiele się zmieniło. Te pary, które omawiałem, są praktycznie wróciły do tego samego miejsca, tak? Niektóre z nich dotarły do tych wsparć, o których mówiliśmy i zdążyły się odbić, tak? 10 świeczek temu przebijaliśmy te wsparcie. Byliśmy mniej więcej na tym wsparciu, gdzie można było sobie tego longa tutaj trochę pociągnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc no, szczerze mówiąc, czekam na przyszły tydzień, kiedy w końcu wyklaruje się sprawa z euro i zaczniemy jechać do dołu. Szukam fajnego miejsca jak najwyżej, żeby w pozycję krótką wejść i nie dać ciała i nie załapać się na jeszcze jakieś tam polowanie na stopy, taki dopiero z wałka z wyższego poziomu. I teraz obiecałem wam ten fajny skrypt pokazać. No na nieszczęście, że tak powiem, rynek jest zamknięty, nie pokażę wam go w bezpośrednim działaniu. Znalazłem go dosyć niedawno, czytając jakieś tam forum i właśnie czegoś takiego szukałem. Nie chodziło mi tutaj o skrypt, który tam robi cuda niewidy. To jest taka ułomna wersja programu One Click Trader Andrzeja Pierza, pozdrawiam cię Jędruś, który jest już fajnym rozbudowanym kombajnem, natomiast ja czegoś takiego nie szukałem, szukałem skryptu, który po postawieniu pozycji sam mi policzy stopa, znaczy wielkość pozycji w stosunku do stopa, który ja narysowałem. Więc ja może teraz przejdę do jakiegoś wykresu powiedzmy takiego. A no, żeby mi tu tych żółtych kresek nie było, zaraz gdzie tu tak nie. Wszędzie je na bas grałem. Otworzę nowy wykres, będzie fajnie widać. O, euro, dolar. Czysty szablon. Godzinowy. No i dobra. I ten skrypt nazywa się Easy Order. I on ma cztery. On się składa z czterech plików, tak? MQL. Te pliki w paczce, które będziecie mieli. Nie, żeby nie pakować je do wskaźników, tylko do skryptów i tam jest jeden plik DLL, czyli biblioteka, którą należy wrzucić do bibliotek, tak? Czyli robimy to w ten sposób. Teraz się czasy zmieniły, więc żeby otworzyć, żeby wrzucić wskaźniki czy skrypty, trzeba kliknąć plik, tak? Otwórz folder danych. Otwiera nam się folder danych. Jak widzicie, ja mam zupełnie inny folder danych. Ja nie pozwoliłem platformie na pakowanie się w users, app, data i te inne, i te inne. U mnie folder danych jest cały czas w systemie C. Ale nie kombinujcie z tym. Bo ja po prostu zrobiłem sobie w ten sposób, żeby było łatwiej. Te wskaźniki są wtedy porozrzucane po tych folderach, a ja mam wszystko w jednym miejscu. Ale dobra, dosyć ględzenia. Wchodzimy do folderu danych, tak, wchodzimy w MQL i tutaj mamy skrypty, tak? I do tych skryptów wrzucamy te cztery wskaźniki, te cztery skrypty MQL z końcówką, czy z końcówką MQ4, przepraszam, a jedną bibliotekę DLL wrzucamy do Librarius, tak, czyli do bibliotek. I ona tutaj jest, Easy Order, tak, ta jedna biblioteka. Ona jest ważna, bo bez tego nie będzie działać. I dlaczego mi się ten skrypcik spodobał?
zobaczcie, jak to działa. Chodzi o to, że przeciągamy easy order, ten pierwszy, nie ten easy order close, draft czy submit, one nie muszą być przeciągane, one tylko działają na podstawie tego. Przeciągamy go po prostu na wykres, gdzie chcemy złożyć zlecenie. Otwiera nam się takie malutkie okieneczko, tak? I na podstawie ustalenia sobie ryzyka, tu jest na przykład 1%, tak? Ryzyka. Stawiam zlecenie buy. No, kupuję na przykład z ręki, kupuję euro, tak? I w tym momencie wyświetlają mi się dwie linie. Jedna jest stop lossem, druga jest take profitem. I załóżmy, że gdybym teraz kliknął submit, no niestety to zlecenie się nie otworzy, bo rynek jest zamknięty, ja to nagrałem w sobotę, to ta wielkość między aktualną ceną a stop lossem, czyli 35,2 pipsa, zostanie obliczona, pozycja zostanie obliczona na 1%. Czyli ten stop będzie 1% naszego depozytu. Jeżeli nie kliknę sami, tylko chcę sobie stop zmienić, przeciągnę ten stop loss tutaj, powiedzmy pod tą świeczuszkę, i gdy teraz bym kliknął submit, to te 5 pipsów, tak, będzie 1%. Bardzo fajna sprawa, czyli gdzie bym stopa nie postawił, zawsze pozycja będzie się, wielkość pozycji się będzie zmieniać proporcjonalnie do wielkości tego stop lossa. Bardzo fajna rzecz, bo wiemy, że nie, na przykład nie, tak jak ja, no nie zawsze przyznaję, ale bardzo często staram się, żeby moja pozycja nie była większa jak 1,5-2,5%, tak? Więc ten risk sobie możemy tu zmienić. Oczywiście możemy tutaj wpisać sobie na przykład 2%, tak? Czyli ta odległość to będzie 2%. Oczywiście take profit też sobie ustawiamy, tak? Trzeba zaznaczyć tą niebieską linię. Take profit sobie postawić gdziekolwiek. On nie ma wpływu oczywiście na wielkość pozycji, ale to mi się podoba, że przesuwaniem linii zmieniam sobie wielkość pozycji, ale nie zmieniam ryzyka. To jest fajne. Stawiając stop loss tu, cały czas ryzykuję tą samą wartość mojego depozytu, czyli 2%. Stawiam go tu. Im bliżej stop będzie ceny, oczywiście tym pozycja będzie większa, ale ryzyko zawsze takie samo, czyli pozycja będzie dopasowana do ryzyka. Ja to widzicie, selling się nie powiódł, rynek jest zamknięty, tak? Więc zamykamy. Możemy otwierać oczywiście wszystkie opcje, tak? Czyli buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, czyli no, postawmy buy stop, tak? Ta żółta linia to jest buy stop. Możemy sobie oczywiście postawić gdziekolwiek. Możemy sobie postawić stop gdziekolwiek i gdziekolwiek tej profit, i to będzie zawsze 2% naszego depozytu. Bardzo, bardzo fajny skrypcik, bardzo leciutki. I oczywiście po postawieniu pozycji, czyli jak klikniemy ten submit, tak, i pozycja się otworzy, a możemy to usunąć, tak? Sprawa załatwiona. Linie pozostaną, może będziemy mogli sobie te linie swobodnie przesuwać. Także ci, którzy są zainteresowani właśnie takim fajnym stawianiem stopów przy zajmowaniach pozycji, żeby tam nie męczyć się i nie wpisywać, ile tam ma być tego 0,1 czy 0,033. Ten skrypt wszystko za was policzy i tam, gdzie postawicie stop loss, zawsze będzie ten 1 czy 2% w zależności, ile tam sobie wybierzecie. Więc żeby tą paczkę z tym skryptem ściągnąć na moim blogu, gdzie to wideo, bo nie każdy ogląda to wideo na moim blogu, niektórzy mają subskrypcję na YouTubie, czyli trzeba wejść na link, który jest pod tym filmem, czyli forextrader.pl, i tam pod tym filmem jest link, po prostu ściągniecie sobie paczkę z pakowaną rarem i tam te wszystkie elementy są. Pamiętajmy, MQ4 do skryptów, DLL-a do bibliotek poprzez platformę. No cóż, miłego weekendu, moi drodzy, życzę. Jest bardzo fajnie, ciepło, słonecznie. Przyszły tydzień ponad 30 stopni ma być. Będzie się działo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następny weekend. Cześć.